Rodzicielstwo zastępcze stanowi niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój dziecka. W rodzinie zastępczej dzieci mają zapewnioną opiekę, ciepło i miłość. Dużo dobra, miłości i ciepła znajduje się w ludziach przyjmujących do swoich domów dzieci po różnego rodzaju przejściach, z poczuciem osamotnienia i odrzucenia. Na terenie powiatu nowotomyskiego obecnie 45 rodzin zastępczych podjęło się tej trudnej, ale jakże pięknej roli opieki i wychowania. Posłuchajmy historii rodzin, które pełnią funkcję rodziny zastępczej na terenie powiatu nowotomyskiego. Proszę opowiedzieć nam kilka słów o sobie. Nazywam się Mariola Diakowicz, mam 59 lat. Jestem od 40 lat mężatką. Wychowałam 8 własnych dzieci, a od 8 lat jestem rodziną zastępczą dla 3 wnucząt. Co jest dla Pani najważniejsze w relacjach z dziećmi? Dla mnie najważniejsza jest szczerość, taka otwartość. Wtedy dzieci wiedzą, że mogą przyjść z każdym nawet błahym problemem i możemy o nim porozmawiać i rozwiązać problem. Wiedzą, że mogą się zwrócić, zawsze babcia pomoże. Babcia pomoże i nie ma takiej możliwości, żeby było inaczej. A gdzie szuka Pani pomocy, jeżeli pojawiają się jakieś problemy, jakieś trudności? Miałam taką sytuację, potrzebowałam pomocy, zwróciłam się do Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu. No i oczywiście błyskawiczna była pomoc. Sprawa była załatwiona, więc mogę tylko polecić, żeby się rodziny zastępcze nie bały tego, bo naprawdę sprawa zawsze jest załatwiona perfekcyjnie. A takie zwykłe problemy dnia codziennego stara się Pani sama w swoim zakresie? Tak, sama rozwiązuję takie problemy. Przede wszystkim dużo rozmawiamy. I w ten sposób można sobie poradzić ze spokojem. A jak wygląda czas wolny u Państwa? Jak spędzacie najczęściej? I to jest, gramy w karty. Dzieciaki bardzo lubią rowerami jeździć. Na rolkach. No i przede wszystkim teraz to jest taka magia ogrodu, bo teraz na tym ogrodzie bardzo dużo spędzamy czasu. Założyliśmy taki dosyć duży ogród, więc tam przesiadujemy cały czas, zbieramy teraz plony i przez całe lato jezioro, jak było, a piękna pogoda, to jeździliśmy nad jezioro. Także aktywnie cały czas. Nie ma czasu na nudę. Nie ma czasu. A jak zachęciłaby Pani inne osoby, które jeszcze się wahają, czy podjąć się roli rodziny zastępczej? Ja uważam, że jeżeli ktoś kocha dzieci, chce stworzyć rodzinę jakąś, no kochającą się rodzinę przede wszystkim, no to nie ma się nad czym zastanawiać, bo to daje taką satysfakcję. W moim przypadku mnie to tak, poczułam się młodsza, odmłodziło mnie trochę to, a przede wszystkim i te satysfakcje, bo te sukcesy dzieci to też są takie i moje sukcesy, więc uważam, że nie ma się nad czym zastanawiać. Dziękuję. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Poszukuje również osób, które chciałyby zostać wolontariuszami i pomóc osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, na przykład w odrabianiu lekcji czy opiece nad dziećmi.